नमो ता भागवथों आ रहा सम्बोध नमो था भागवथों आ रहा समबोध Namo, tasa, Bhagavato to raha to sama, sambotasa, budhandhamman, sankhan, namasami. Dobrze, a więc tematem dzisiejszej mowy będzie. Kontynuacja poprzedniej, czyli omawiamy sobie Mangala Sutta o błogosławieństwach. I także, jeżeli kogoś nie było tydzień temu, no to niestety będzie musiał poczekać jakiś czas, bo na YouTubie z reguły tak po miesiącu się pojawiają, ale dobra wiadomość jest taka, że to będzie cała seria na YouTubie, więc jak ktoś opuści, któreś spotkanie, to i tak będzie mógł sobie to potem uzupełnić. I ogólnie rzecz biorąc, tą sutę właśnie będziemy omawiać tak dość szczegółowo. Także ostatnio dotarliśmy, omówiliśmy już 10 linijek pierwszych. Dzisiaj będziemy zaczynać od 11. Właśnie pięknej mowy Wysławianie. Więc nie będę się powtarzał, jeśli idzie o te poprzednie wersje, bo one już są omówione. No i myślę, że tak. Dzisiaj jeszcze dwa spotkania i omówimy pewnie całość. I tak jak ostatnio, zacznę od takiego chantingu po polsku. Tej sutty, też możecie go znaleźć na YouTubie moim. Po prostu jakby przeczytam tą sutę w całości i później zacznę omawiać już od tego jedenastego wersu. I dodam tylko, że jest to jedna z moich dwóch ulubionych sut. Druga to MN117. Taka suta o ośmiorakie śladnej ścieżce, która mówi, że właśnie pierwsze siedem aspektów ścieżki prowadzą do właściwego skupienia. No a to jest moja druga ulubiona. W sumie chyba moja ulubiona, bo właśnie jest taka bardzo ładnie wierszem napisana. Ok, także zaczantuję ją i później omówię. Nie nie się z głupcami, a nie się z mędrcami. Godnym oddawanie czci to największe błogosławieństwa. Życie w sprzyjającym miejscu, posiadanie zasług z przeszłości. Właściwy kierunek, drogi to największe błogosławieństwa. Wykształcenie i profesja, dyscyplina i praktyka, pięknej mowy wysławianie to największe błogosławieństwa. Wspieranie matki i ojca, miłość do partnera i dzieci, bezstresowe zajęcia to największe błogosławieństwa, szczodre i prawe życie, dobroć względem pobratymców. Nieskazitelne zachowanie to największe błogosławieństwa. Powstrzymywanie się od zła, unikanie alkoholu. Wytrwałość w praktyce damy to największe błogosławieństwa. Cierpliwość i pokora, ukontentowanie i wdzięczność. Słuchanie damy, gdy jej czas, to największe błogosławieństwa. Bycie łatwym do korekty, widywanie przebudzonych. Dialog odhamnie, gdy jej czas To największe błogosławieństwa Asceza i święte życie Dostrzeganie szlachetnych prawd Realizacja nibbany To największe błogosławieństwa Umysł ciągle niewzruszony, pomimo zmienności świata, bez smutku, bez skazy schroniony, to największe błogosławieństwa. Dokonawszy tychże rzeczy, nic nie może ich zwyciężyć. Gdzie nie pójdą, są bezpieczni. To największe błogosławieństwo. Bardzo ładna sutta. I przechodzimy do omawiania od miejsca, w którym skończyliśmy, czyli pięknej mowy, wysławianie, które zawiera się w całym bloku: wykształcenie i profesja, dyscyplina i praktyka. Pięknej mowy wysławia nie, to największe błogosławieństwa. Także wykształcenie i profesja, dyscyplina i praktyka, już mówiłem ostatnio. W skrócie tutaj widzimy, że to dotyczy takiego zdyscyplinowanego życia w damnie i wykonywania swojego jakiegoś dobrego zawodu, co daje nam jakąś taką dobrą pozycję w życiu, dzięki czemu mamy jakąś wolność, szacunek. To się też łączy z tym, co jest w kolejnym. Bezstresowe zajęcia, jeżeli mamy właśnie bezstresową pracę, to też jest to wielkie błogosławieństwo. Też chcę powtórzyć właśnie, że tutaj widzimy, że tymi błogosławieństwami nie są takie jakieś omeny, jakieś takie magiczne sytuacje, tylko bardzo praktyczne rzeczy, które po prostu pozwalają nam dobrze żyć. I właśnie kolejne to pięknej mowy wysławianie. I to jest tak coś, co się łączy zarówno z Damą w ogóle. Jak i z, ze szlachetną ścieżką, ale też właśnie z tymi rzeczami w tym bloku, ponieważ wykształcenie i profesja, dyscyplina i praktyka, często posiadanie pięknej mowy też bardzo ułatwia nam życie zawodowe, nie da się ukryć. Osoby, które posiadają dobrą umiejętność komunikacji, i e, nawet jeżeli mają pracę, gdzie nie pracują z ludźmi, to gdzieś tam zawsze za kulisami z kimś się rozmawia i tak dalej, i bycie miłym, uprzejmym. Prawdomownym i tak dalej, na dłuższą metę sprawia, że robimy dobre wrażenie, albo. No i po prostu żyjemy w harmonii. Właśnie pięknej mowy wysławia nie. Subhasita, chaya, cha. Właśnie subha oznacza piękny. Także. A... Oczywiście piękna mowa to jest synonim właściwej mowy, czyli trzecia z pewnegoś jakiejś szlachetnej ścieżki, więc w zasadzie to jest stricte odniesienie się do tego, więc. Jak Buddha definiował piękną mowę, właściwą mowę. Więc oczywiście jest ona przeciwieństwem brzydkiej, niewłaściwej mowy, która. Po pierwsze, kryterium to jest prawda i kłamstwo. Więc oczywiście piękna mowa jest prawdziwa, brzydka jest kłamstwem. Drugie to jest, czy że piękna mowa powinna być korzystna, a nie niekorzystna. Po trzecie, powinna być mówiona w możliwie łagodny sposób i upiękny faktycznie jako jest czyste, piękno, estetyczne, i po prostu dobroć i łagodność, która z niej płynie, a mowa wulgarna, szorstka, krzywdząca jest przeciwieństwem właśnie. Eee, kolejna rzecz to jest, że mowa powinna być wypowiadana w odpowiednim czasie, a nie w nieodpowiednim, czyli w odpowiednich sytuacjach, w odpowiedni też w momencie kiedy, daną osobą, w zależności od sytuacji. No i ostatnie, że powinna być sensowna, a nie bezsensowna, czyli. Nie powinna być san papalapą, czyli czczą paplaniną, tylko powinna być sensowna. I teraz chcę omówić wszystkie z nich po kolei. Aczkolwiek jeszcze warto dodać, że Buddha mówił, kiedy warto coś powiedzieć, a kiedy nie. I w zasadzie kryteria są takie, że pierwsze, czy jest prawdziwe, czy nie. Jeżeli jest prawdziwe, to można mówić, jak jest nieprawdziwe, to nie mówić. <laughs> Jeżeli kłamstwo, to z góry nie. Czyli nie ma czegoś takiego jak dobre kłamstwo. Druga rzecz. Czy jest korzystne, czy nie? Jeżeli jest korzystne, to można mówić. Jeżeli jest niekorzystne, to nie mówić. Trzecie, to jest, czy jest właśnie miłe, czy niemiłe. I tutaj ciekawe, że jeżeli jest miłe, to można, ale jeżeli jest niemiłe, ale jest korzystne i prawdziwe, to można w odpowiednim czasie. Czyli rzeczy, które czasami niestety w życiu nie możemy mówić samych, Przyjemnych komplementów, że wszystko jest super. Czasami trzeba zakomunikować coś trudnego, ale jeżeli to jest naprawdę korzystne i prawda, to jest na to czas w odpowiednim momencie. No i potem właśnie, tutaj to jest takie potem całe odgałęzienie tutaj idzie, że tak powiem, właśnie czy jesteśmy odpowiednią osobą, żeby to powiedzieć. Czy jeżeli na przykład chcemy kogoś skrytykować, to Buddha mówił, że powinniśmy być dużo lepsi w tym, co chcemy komuś wyrzucić, czy jak na przykład nie, wiem, jesteś super bałaganiarzem, a komuś wyrzucasz, że tam jedną plamkę zostawił gdzieś, na to możesz się wstrzymać i tak dalej. <słuch> Także po prostu to odpowiednia osoba, no nie, no i też właśnie przede wszystkim odpowiedni czas, czyli są różne konteksty, w których możemy mówić różne rzeczy, prawda? Czyli no nie wiem, jak ktoś jest bardzo właśnie w trudnym stanie, zdenerwowany, no to wtedy taka trudna rozmowa może nie jest najlepszym momentem. Nie wiem, na przykład yy, mówienie do swojego szefa w pracy, jakieś tam rzeczy bardzo nie na miejscu, może nie jest odpowiednim czasem i tak dalej. Więc po prostu wiadomo, relacje są bardzo bogate, musimy tutaj inteligentnie i wrażliwie wyczuć, co możemy mówić w jakim kontekście. No i ostatnie to jest właśnie ta san papalapa, czyli czy to jest sensowne, czy nie. I tutaj, tak w skrócie, to chodzi o to, żeby zauważać, czy, yy, czy po prostu to, co mówię, naprawdę ma jakąś wartość, czy po prostu mówię, żeby zwrócić na siebie uwagę. Taka jest esencja tego tak naprawdę. Ale do tego przejdę za chwilę. Teraz po kolei, jak już mamy te kryteria, omówmy wszystkie te aspekty pięknej mowy. Więc pierwsze, prawda i kłamstwo. No więc. Yy, Prawda jest w zasadzie jedną z ważniejszych tutaj rzeczy, ponieważ nawet w czwartym wskazaniu jest, żeby nie kłamać, czyli jest to pewne podstawowe wskazanie moralne buddyjskie, ponieważ no kłamstwo no jest wprowadzaniem w błąd ludzi i często jest oszustwem, żeby coś ugrać niesprawiedliwie, czyli próbujemy jakby oszukać karmę, można powiedzieć, że poprzez kłamstwo możemy uzyskać coś, na co nie zasługujemy. Możemy uniknąć konsekwencji za pewne zło, które uczyniliśmy, więc kłamstwo też ma pewien wymiar ucieczki od tak naprawdę spojrzenia w siebie w prawdzie i przez to zrobienia postępów na ścieżce. Więc jakby tak naprawdę kłamiąc, nie dość, że krzywdzimy innych, to krzywdzimy samych siebie. Krzywdzimy innych, bo ich oszukujemy. Zwłaszcza jeżeli kłamstwo się wyda, to jest to bardzo bolesne doświadczenie. A po drugie krzywdzimy samych siebie, bo kłamiemy z reguły po to, bo nie chcemy się zmierzyć z czymś w sobie. I przez to, że tak naprawdę uciekamy od rozwoju nad sobą samym, no to tak naprawdę pogłębiamy swoje cierpienie, bo im szybciej wyjdziemy z naszego, że tak powiem, zła, tym szybciej będziemy szczęśliwi i wolni od cierpienia. A jeżeli kłamiemy, to z reguły dlatego, bo chcemy w sobie coś zataić i przez co nie chcemy się za to wziąć. Także kłamstwo jest niemoralne yy, samo w sobie. Tutaj ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że trzeba mieć wielkie wyczucie. Yy, uważam, że na pewno czego Buddha zabronił, to po prostu kłamstwa takiego wprost. Natomiast to, że komuś nie powiesz całej prawdy, to już moim zdaniem odnosi się do tego drugiego. Czyli czy to jest korzystne, czy niekorzystne. No bo nie wszystko, co jest prawdą, jest korzystne. Ponieważ powiedzenie czasami komuś pewnej prawdy. Może być bardzo nie na miejscu. Na przykład, nie wiem, ktoś tam ledwo kogoś znasz, ale będziesz wszystkim wytykać wszystko, co robią, aż tą prawdę i tak dalej. To nie o to chodzi, żeby po prostu takim ostrzem prawdy wszystkich ciąć naokoło i mówić, jacy, jacy wszyscy są tacy i owacy i tak dalej, bo to jest niekorzystne. Wtedy tak naprawdę tylko zrażamy do siebie ludzi, sami jesteśmy agresywni i tak dalej. Eee. Natomiast jeżeli coś jest korzystne, no to warto to powiedzieć. No ale tutaj teraz mówimy o takich dość mocnych przykładach, ale tak naprawdę no po prostu, czy coś jest korzystne, no czyli staramy się tak mówić, żeby nasza mowa miała pozytywny wpływ na naszą relację z drugim człowiekiem, na tego człowieka, na sytuację i tak dalej. I tu chodzi o to, że. Tak naprawdę może się to wydawać crazy w jakimś sensie, że jak to tak kontrolować, wszystko i tak dalej, ale tak naprawdę z czasem to się staje nawyk i to jest zupełnie naturalne. I na przykład, nie wiem, rozmawiam sobie tam z kimś tam, kto jest bardziej damiczny, no to mogę powiedzieć coś takiego damicznego, wysłuchać kogoś i tak dalej. I wtedy to jest korzystne dla tej osoby, bo ta rozmowa jej coś daje. Ale na przykład załóżmy, rozmawia się z osobą, która kompletnie nie, nie czaj damy i tak dalej i na przykład po prostu chce sobie pogadać, że tak powiem, e, właśnie zrobić teraz son papalapy, czyli tak zwanej tej paplaniny, to wtedy tak naprawdę korzystne może być po prostu troszeczkę zagranie w tą grę. I to wtedy tak naprawdę nie ty robisz tą paplaninę, tylko tak naprawdę robisz z metą, po prostu rozmawia z tą osobą, bo wiesz, że ona tego potrzebuje. To może być na przykład obecne w takich relacjach, które na przykład są dla was bliskie i będą, na przykład załóżmy relacja z waszymi rodzicami, prawda? Gdzie Budda też mówił, to będzie w kolejnym wersie właśnie z prani matki i ojca, że załóżmy, nie wiem, macie rodzica, który kompletnie nie czaj damy i po prostu chce sobie pogadać, że tak powiem, no to wtedy właśnie korzystna jest po prostu rozmowa z tą osobą, bo wtedy dajecie jej poczucie bliskości i tak dalej, i wtedy. Nawet coś, co nie jest jakoś wielce korzystne z perspektywy damy, tak naprawdę jest, bo wasza postawa otwartości jest korzystna w tym sensie. Więc to tylko o to chodzi, żeby wszystko szło ku dobroci po prostu. Kolejne tam było właśnie, czy jest miłe, czy niemiłe. I tutaj ogólnie rzecz biorąc, złota zasada jest taka, żeby starać się mówić tylko miłe rzeczy. To nie znaczy, że zawsze, żeby być takim people pleaser, że wszystkich po prostu starać się podlizywać i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu mówić w sposób, który jest przyjemny dla ucha, w sposób, który koi ludzi, który im, ich inspiruje, daje im nadzieję, jest ogólnie taki dobry. I tutaj co od razu powiedzieć, że to się też łączy z aktywnym słuchaniem. Piękna mowa to nie tylko. Mówienie, ale też bardzo ważnym aspektem komunikacji jest również słuchanie. O tym miałem zresztą całą mowę, tam aktywne słuchanie, e, odpuszczanie ego, e, tam możecie też na YouTube, no ale w skrócie, e, pięk, aktywne słuchanie polega na tym, że nie przerywamy, kiedy ktoś do nas mówi, że naprawdę jesteśmy obecni, ponieważ to też jest bardzo ważne, że możemy wysłuchać kogoś, zrozumieć go, jakby dać to takie... Lustrzane odbicie, że cię rozumiem, jestem z tobą i wtedy można coś odpowiedzieć, kiedy kogoś naprawdę słuchamy. No i ogólnie warto, jeżeli tak 99,99% ,99 mowy w naszym życiu jest miła, <grym> prawda? Że po prostu nie warto się pakować w sytuacje konfliktowe, trudne i tak dalej. Warto po prostu raczej iść przez życie z taką miłością w sercu i być dla wszystkich dobrym. To jest, to jest idealne, ponieważ w ten sposób najwięcej jakby tak naprawdę pomożemy innym. A też najmniej sami mamy problemów, bo wchodzenie w takie trudne rzeczy jest trudne. Ale no są pewne sytuacje, gdzie czasami właśnie musi być ta trudna komunikacja, że tak powiem. I jakie to są sytuacje? No, zarówno może to być w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Prawda? Jeżeli ktoś na przykład jest psychoterapeutą. No to jego zawodem jest to, żeby na przykład wyłaniać z ludzi trudne strony i żeby z nimi pracowali, więc jeżeli ktoś jest terapeutą, no to na przykład musi dużo więcej. Eee, właśnie to wtedy jest ta korzystna prawda, która niekoniecznie jest przyjemna, prawda? Natomiast w życiu prywatnym, tutaj pytanie, na ile chcemy być terapeutą, że tak powiem ludzi, że tak powiem naszych bliskich. I oczywiście to jest pytanie otwarte. Myślę, że czasami warto, czasami nie. E, jako nauczyciel medytacji też często się właśnie na konsultacjach mam te sytuacje, ale to wtedy właśnie warto to robić w sposób łagodny. Czyli zawsze nawet te trudne komunikaty starać się przekazać jak najłagodniej, jak to tylko możliwe. No, nie? no i oczywiście czasami są pewne sytuacje, no, w których, że tak powiem, zaczyna być gorąco, jak na przykład... W relacjach rodzinnych, czy partnerskich, czy w najbliższych przyjaźniach, jak czasami są jakieś kłótnie, no to wiadomo, że czasami wychodzą takie rzeczy, i wtedy też trzeba starać się być najmilszym, na ile potrafimy w tej sytuacji. Niekoniecznie cenzurując, że tak powiem, ale też jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to też nie czułbym jakichś strasznych wyrzutów sumienia, jeżeli nie przeginamy, ponieważ czasami, właśnie w tych bliskich relacjach, musi wyjść ten muł, że tak powiem, żeby można było go oczyścić, prawda? I w zasadzie. Jeżeli z jakiejś trudnej relacji dochodzimy po latach na przykład do sukcesu, że coś się naprawdę oczyściło, no to oczywiście większą, większość roli właśnie odbywała szczodrość, dobroć, miła mowa i tak dalej, no ale czasami ten mu wychodzi. No taka jest natura życia, że nie czarujmy się, że życie będzie zawsze że będziemy po prostu świętymi, którzy <laughs> już tylko miłość ten, Czasami ten mu wyjdzie, ale wtedy pamiętajmy, że to też jest część życia, i jeżeli zatrzyma, zachowamy chociaż trochę, takiego, a, takiego zrównoważenia w tym stanie, no to możemy dużo zdziałać. To się też łączy ze stawianiem granic, o którym wielokrotnie mówiłem. To też nie chodzi o to, żeby nie stawiać granic, żeby nie mówić ludziom nie, żeby nie, nie, nie żyć takiego życia, jakie chcemy, ponieważ tak naprawdę stawianie granic ludziom, mówienie nie, nie jest czymś niemiłym to też może być taka błędna interpretacja, że niektórzy ludzie mówią, że jeżeli, nie wiem, odmówię spotkania albo powiem komuś, że nie mam czasu albo że nie mogę czegoś zrobić, to że to jest niemiłe. To jest nieprawda, ponieważ y, każdy człowiek ma ograniczone zasoby, ludzi jest dużo, więc no, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego dla wszystkich, więc warto też mieć to na uwadze, że macie prawo odmawiać w miły sposób, macie prawo stawiać granice, macie prawo żyć takie życie, jakie chcecie. I tak samo pamiętajcie, że inni mają prawo odmawiać wam. Mogą czasami nie mieć dla was czasu i tak dalej, że to jest normalne. To, to, to absolutnie nie jest niemiłe. No właśnie, kolejne, właściwa osoba, właściwy czas. No, chociażby, na no, kilka przykładów. No nie? No, inaczej się rozmawia, nie wiem, z rodzicem, inaczej się rozmawia ze swoim szefem, inaczej się rozmawia ze swoim partnerem, inaczej się rozmawia z mnichem, prawda? Trzeba dostosowywać tam swoją mowę w zależności od tego, z kim rozmawiamy i mieć pewne poczucie przyzwoitości i, i właśnie takiej dobroci w każdym kontekście. W sumie to jest, to jest główne, ale może jakieś przykłady podam. No na przykład właśnie dawanie nieproszonych rad, czy na przykład na pewno jesteśmy dobrą osobą, że czy ta osoba na pewno chce, żebyście akurat wy byli jej mentorem i pouczaczem w każdej sytuacji i tak dalej, to też trzeba wyczuć, prawda? Natomiast jeżeli czujecie na przykład, że ewidentnie ta osoba chciałaby właśnie od was otrzymać jakąś radę, wskazówki, to wtedy jak najbardziej, no nie? A, no to jest na przykład taki jeden przykład, czy nie będę w to wchodził jakoś bardzo. I ostatnie San Papalapa, czyli właśnie paplanina. To jest bardzo duży problem tak naprawdę, ponieważ po prostu niektórzy ludzie posiadają niekontrolowaną, niekontrolowaną potrzebę mówienia czegokolwiek w każdej sytuacji, nieważne z kim przebywają i tak dalej. No i oczywiście przez chwilę to jest ok, ale po jakimś czasie, jeżeli zwłaszcza żyjemy na przykład blisko takiej osoby, bo na przykład mamy taką osobę w pracy, załóżmy, do której chodzimy pięć dni w tygodniu albo w domu na przykład. I ta osoba w każdej sytuacji po prostu zaczyna mówić tylko po to, żeby tak naprawdę zwrócić na siebie uwagę. To też tak naprawdę ma znacznie głębsze korzenie, żeby po prostu każdy ma potrzebę odzwierciedlenia siebie w drugim. I niektórzy ludzie bardziej, że tak powiem duchowieni potrafią sami sobie to dać, potrafią sami jakby się w swoim sercu odzwierciedlić, i wtedy. E, I też to jest w ogóle coś, o czym muszę w ogóle jakieś osobną umowę zrobić. Ponieważ w ogóle szukanie atencji, to jest jedno z takich bardziej problematycznych splamiń społecznych, jakie istnieje. Czyli tak naprawdę niektórzy ludzie nigdy nie dorastają, nigdy nie przestają być dziećmi, którzy chcą po prostu, żeby cały czas zwracać na siebie uwagę. I to jeżeli nie zostanie skontrolowane i ujarzmione poprzez praktykę, może zrujnować życie ludziom. Ponieważ na dłuższą metę, czy ludzie będą tego szukać w przyjaźni, czy w związkach, czy w pracy, po prostu zawsze to męczy tą drugą stronę, jeżeli ktoś ma takie nieodpartą potrzebę ciągłej uwagi. I to jest po prostu zrozumiałe, jeżeli ktoś jest dzieckiem. Natomiast no niestety wiadomo, na tym polega bycie człowiekiem, że jesteśmy niedoskonali i niektórzy, jak to powiedziała John Bram, wszyscy jesteśmy damage goods, czyli uszkodzonymi dobrami i różni ludzie pewnych rzeczy nie przerabiają w pewnym momencie i całe życie jadą na pewnych schematach. I natomiast, jeżeli ktoś rozpozna w sobie ten schemat, to warto sobie uświadomić, że znacznie będziecie szczęśliwsi, jeżeli ujarzmicie tą część siebie. I mówię z autopsji, ponieważ też akurat byłem. Jedną z tych osób, które do pewnego momentu ewidentnie za długo miało tą cechę. Natomiast jak została ona rozpoznana, nazwana i zauważona, no to po latach, praktyki w dużej mierze się tego pozbyłem, prawda? I to chodzi o to, żeby zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie jest to na miejscu, żeby przestać jakby przerywać, i, i cały czas po prostu mówić. I właśnie zauważycie, że jeżeli będziecie takimi osobami, które w każdej sytuacji, czy w jakimś spotkaniu grupowym, czy w spotkaniu jeden na jeden, czy w domu, czy w pracy, mówi wtedy, kiedy to jest korzystne dla otoczenia, to tak naprawdę zyskacie 100 razy większą sympatię wszystkich, niż wtedy, kiedy próbujecie tylko mówić po to, żeby zwracać na siebie uwagę. I właśnie, zwłaszcza w kręgach buddyjskich, bardzo są cenione osoby, które mówią wtedy, kiedy jest na to czas i miejsce, i kiedy pozwalają też się wypowiedzieć innym, kiedy jest na to przestrzeń i tak dalej, i wtedy to po prostu budzi wielki szacunek i wtedy dodatkowo, jeżeli mówisz to, co jest sensowne, to wtedy Twoje słowa mają znaczenie. Bo wtedy wszystko, co mówisz, ludzie tego naprawdę chcą słuchać, bo wiedzą, że Ty mówisz wtedy, kiedy to daje coś dobrego. A nie, że mówisz tylko wtedy, żeby po prostu mówić. Bo jeżeli cały czas mówisz tylko po to, żeby mówić... To każdy człowiek pewno i co czy później zastosuje taktykę, jednym uchem <noise> <a> drugim wypada. <noise> Ponieważ po prostu ludzie się bronią przed tym, bo już nie mogą tego słuchać, tak naprawdę, więc każdy się wyłącza. I wtedy niestety, ale możesz doprowadzić, dopro... ktoś może doprowadzić do sytuacji, że nawet kiedy zaczniesz mówić coś ważnego, to niestety ta osoba już jest w trybie, że jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi, i po prostu tracimy możliwość prawdziwego kontaktu. No, i tyle. Ale tak podsumowując, właśnie to wszystko możemy nazywać piękną mową, czyli yy, po prostu yy, prawda jest taka, że po czynach mowa jest najważniejszą rzeczą, która jakby sprawia, buduje to, kim jesteśmy w świecie. Więc jeżeli idziesz przez świat cały czas mówiąc pięknie i właściwie, wartościowo i tak dalej, to po prostu no, niesamowitą sympatię, szacunek, harmonię budujesz. I to nie chodzi tylko o to, żeby budować coś pozytywnego, ale też zauważcie, jakim wielkim cierpieniem muszą się, jak, z jakim wielkim cierpieniem muszą się mierzyć ludzie, którzy mówią niewłaściwie, którzy krzywdzą mową, którzy kłamią, którzy właśnie cały czas paplają i tak dalej. Po prostu ile oni sobie cierpienia, bo tak naprawdę każda kłótnia mocniejsza, każda gniewna rzecz niesie się echem przez bardzo długo potem. I jeżeli człowiek to widzi nawet na jednej sytuacji, a co dopiero jak są ludzie, którzy tak mają codziennie, praktycznie we wszystkich sferach życia, to jest po prostu, po to jest taka masakra, takie echo tego stresu i tych napięć, tego braku harmonii, że w zasadzie można powiedzieć, że poprzez mowę w dużej mierze budujemy swoje życie. Więc jeżeli wszędzie się kłócimy, wszędzie jest problem i tak dalej, no to w zasadzie nasze życie jest jedną wielką dysharmonią, stresem, gniewem, walką. A jeżeli właśnie wszędzie budujemy harmonię, spokój, dobroć, no to takie staje się nasze życie, ponieważ my jako ludzie, istoty społeczne, bardzo dużą część naszego życia opieramy tak naprawdę właśnie na tych odbiciach lustrzanych, które widzimy w relacjach. Relacje często właśnie odbijają nas samych. Jeżeli budujemy harmonię we wszystkich relacjach, no to całe życie staje się odbiciem harmonii. A jeżeli w wszystkich relacji, z jak właśnie się kłócimy, jesteśmy źli i tak dalej, no to budzimy tą dysharmonię, to cierpienie. I w tym kontekście warto zauważyć, że czasami warto odpuścić i być dobrym, nawet jeżeli nie jest to dla nas łatwe, dla samego faktu, żeby nie wprowadzać tej dysharmonii do całego tego obiegu. Bo potem im tego jest więcej, tym trudniej się z tego oczyścić. Więc potem można powiedzieć, że nawet w pewnym momencie człowiek dochodzi, że dla świętego własnego spokoju przestaje się użerać z ludźmi. Po prostu. I warto mieć tego świadomość, że każdy, każdy że tak powiem, pojedynek na miecze, który podejmuje z drugim człowiekiem, będzie się niósł echem. I moim zdaniem warto mieć tego świadomość, i to nie znaczy, żeby nigdy tych pojedynków nie podejmować, ale moim zdaniem warto je podejmować tylko w ekstremalnych sytuacjach, kiedy coś jest naprawdę mega istotne. Doszło do jakiejś bardzo głębokiej krzywdy, albo do bardzo głębokich nadużyć, gdzieś tam w rodzinie, czy gdzieś tam nie wiadomo gdzie, i po prostu wtedy trzeba zawalczyć o swoje i trzeba się pogodzić, że troszeczkę tą szabelką trzeba będzie pomachać słowno, żeby zawalczyć chociażby o swoją godność, o, o swoje granice i tak dalej. Ale mówię, to raczej zostawić jako ostateczność. Takie sytuacje, które naprawdę, z których jest to naprawdę konieczne że po prostu bez tego nie dałoby się, że tak powiem, pójść naprzód, bo by coś nas tak bardzo gryzło. Natomiast jeżeli nie ma takich sytuacji, to w 99,99% 99, 99 sytuacji warto nie iść jednak na te szabelki, tylko budować harmonię, ład i wtedy i wtedy będzie według mnie najlepiej i wtedy większość waszego życia będzie harmonijna i to jest właśnie to piękne mowy wysławienie o to, to największe błogosławieństwa. I lecimy do kolejnego a, bloku. Wspieranie matki i ojca, miłość do partnera i dzieci. Bezstresowe zajęcia to największe błogosławieństwa. Bardzo ważny pasaż. A, I teraz tak. Po pierwsze, uwaga translatorska, że to, że tam dałem miłość do partnera i dzieci. Tak naprawdę to też tutaj bardziej by pasowało mm, troska. E, ale jakoś tak mi się przetłumaczyło. E, a natomiast po kolei wspieranie matki i ojca. Tutaj myślę, że będziemy naj, najdłużej to omawiać. Bo to jest wbrew pozorom, dość ważny temat i mocno poruszany w kanonie. Znaczy, jest mało sód na ten temat, ale te, które są, są bardzo ważne. E, wspieranie matki i ojca. Więc po pierwsze, e, nawet w, w definicji właściwego poglądu jest takie zdanie, że jest matka i ojciec. A, bardzo dziwne stwierdzenie w kontekście właściwego poglądu. <laughs> Są interpretacje, że właśnie istnieją obowiązki względem matki i ojca. W każdym razie inne sutty mówią, w każdym razie jeżeli w definicji właściwego poglądu pierwszego aspektu szlachetnej ścieżki występuje, że matka i ojciec, Wydaje mi się, że to nie jest stwierdzenie, obvious statement, że tak, jest mama i tata, tylko że matka i ojciec są istotni. I teraz oczywiście niektórzy chcą to wyprzeć, bo na przykład nie lubią swoich rodziców, czasami nawet nienawidzą, czują, że nikt im takiej krzywdy nie zrobił jak rodzice, i tak dalej. Czasami mamy takie przypadki, ale i tak matka i ojciec są ważni, zaraz będę to tłumaczył. Ale zanim do tego przejdę. Oczywiście niektórzy kochają mamy i ojców, niektórzy po prostu lubią różne. Mamy całe spektrum podejścia możemy znaleźć. W każdym razie inne suty, jedna z najważniejszych, Buddha powiedział coś takiego: jeżeli byście jakby całe życie dawali prezenty Waszym rodzicom, jeżeli byście sprawili, że będą królami świata i, noś, i masowali ich i w ogóle myli całe życie i tak dalej, troszczyli się o nich wszystkich, to nie spłacilibyście długu, jaki im tam wdzięczacie. Eee... Znaczy, no, jedno było właśnie o tym takim usługiwaniu, drugie, że jakbyście sprawili, że będą władcą świata i najwyższą postawioną osobą w świecie, to nie spłacilibyście długu. Ale jest trzeci wers, który mówi: Ale jeżeli ustanowicie ich w damie, to spłacicie dług z nadwyżką. <głos> <głos> czyli, że jedyny sposób, żeby spłacić dług wdzięczności za to życie ludzkie, które macie dzięki waszym rodzicom, to jest ustanowić ich w damie, czyli ustanowić ich w moralności, niekrzywdzeniu i szczodrości i w głębszym zrozumieniu. Jeżeli uda Wam się to zrobić, że Wasi rodzice staną się dobrymi ludźmi, no to spłacicie dług z nadwyżką. Dlaczego? No bo jeżeli ustanowicie kogoś dla mnie, to w zasadzie ktoś albo pójdzie do nieba, albo osiągnie oświecenie. Więc W zasadzie to jest taki wygryw, że no nie da się nic lepszego dla kogoś zrobić. Dlatego wtedy to jest nawet cenniejsze niż to życie ludzkie, które dostaliście, dlatego spłacacie dług z nadwyżką. Natomiast życie ludzkie wielokrotnie w sutek jest określane jako ogromny dar. To jest tak, że zapewne znaczna większość ludzi, podejrzewam, że około 99% ponad, to są ludzie, to są istoty, które przyszły z niższych sfer. Czyli albo z piekła, albo z głodnych duchów, albo ze świata zwierząt się odrodziły jako ludzie, i pewnie tylko około 1% ludzi przyszło tutaj z nieba. I w związku z tym, skoro 99% ludzi przyszło tutaj z niższych sfer, to jak bardzo złe nie byłoby wasze życie, wam się wydaje, to i tak jest wam milion razy lepiej niż było wam w poprzednich wcieleniach. Więc tutaj tak naprawdę wszyscy się pchają. Po pierwsze pchają się tutaj wszyscy z niższych sfer, bo chcą nie być zwierzętami głodnymi duchami w piekle, a gdzieś muszą być, do ile nie są oświeceni. A po drugie nawet bogowie czasami chcą się odradzać na ziemi, bo na ziemi jest dama, na ziemi jest nauka buddy, są bardzo dobre warunki, żeby się oświecać i tak dalej, więc tak naprawdę nawet bogowie tęsknią do życia ludzkiego. Więc w tym sensie, jeżeli sobie wyobrazić tę reinkarnację i tak dalej, a jest takie prawo Karmy, że jeżeli masz dobrą karmę, to możesz wybierać wcielenie. Jeżeli nie, to jest w zasadzie losowe. Znaczy nie losowe, tylko uwarunkowane bez Twojego możliwości wpływania na to. To jeżeli sobie wyobrazimy te wszystkie łona, tych wszystkich istot, to po prostu do ludzi to po prostu całe tabuny dusz, strumienie świadomości walą drzwiami i oknami, żeby się tu dostać. W tym sensie, jak się tu rodzimy. Oczywiście potem nie wygląda to tak kolorowo, jak już tutaj jesteśmy, bo nie widzimy z tej perspektywy, no nie? Natomiast yy, prawda jest taka, że my jako ludzie, a jednak pragniemy tej ludzkiej egzystencji, a ludzie mają taki bardzo pewną przypa, przypadek, dość, jeśli idzie o naturę, to w zasadzie jesteśmy jedną, chyba jedyną istotą, nie wiem, aż tak się nie znam, która bez pomocy rodziców nie jest w stanie kompletnie przetrwać. My po prostu... Bez jeżeli ci nie przebiorą pieluchy, nie nakarmią i tak dalej, po prostu umrzesz. Człowiek jest, nie jest w stanie sam się wychować. Prawda? Jeśli jak nawet jakieś takie małe zwierzątko gdzieś tam zgubi rodziców, to jeszcze ma szansę przetrwać. Ale człowiek nie ma szans. Po prostu człowiek jest jak ten bobas, który ledwo nie, nie może stanąć na początku, nic nie potrafi, wszystko musi przyjść od rodziców. Jest matka i ojciec, prawda? I tutaj od razu ktoś mógłby zadać pytanie: a co, jeżeli mnie nie wychowali rodzice, tylko nie wiem, gdzieś tam? To wtedy rodzicami są ci, którzy Cię wychowali. Tej, tak większość Michów to rozumie. Czyli ten matka i ojciec, jeżeli nie Twoje biologicznie rodzice są Twoimi, jakby wychowań, ci, co Cię wychowali, no to wtedy najważniejszy jest ten aspekt wychowania. Choć według mnie trochę ten biologiczny też tam ma znaczenie, ale wtedy jednak większy nacisk bym kładł na ten aspekt, kto Cię wychował. Bo nieważne, jak był dobry czy zły rodzic, to prawda jest taka, że nawet jak się słyszy o tych dość takich przykrych przypadkach, takich patologicznych, smutnych, ciężkich, że tam nie wiem, było trudno i tak dalej, ale mimo wszystko nawet w tych przypadkach w większości dawali jedzenie, był dach nad głową, przeżyłeś i jakby wykar zostałeś wykarmiony i nauczono cię podstawowych rzeczy. Więc w tym sensie jest to wielki dług. I jeżeli sobie pomyślimy o tym tak w kontekście wdzięczności, ile razy ten rodzic musiał ci to jedzenie zrobić, ile razy musiał ci je dać, ile musiał na nie zarabiać, ile musiał pracować, ile musiał poświęcić i tak dalej. A my potem sobie myślimy, a, bo rodzic coś ode mnie chce raz na dwa miesiące, ale kurde, wymagający i, i w ogóle, no nie? Natomiast spójrz w prawdzie w oczy, ile oni dla nas zrobili, no nie? I oczywiście warto też rozwijać to współczucie, że nasi rodzice też nawet jak byli trudni, i tak dalej, to mieli swoje trudności i sami cierpieli w tym. Po, postawmy się na ich miejscu, i tak dalej, prawda? Że w ogóle jest takie bardzo fajne założenie, takie w ogóle postawa współczucia buddyjskiego, to mieć pamięć, że tak naprawdę każdy człowiek, nieważne jaki jest dobry czy zły, to każdy człowiek próbuje najlepiej jak może. Nawet jak robi źle, to tak naprawdę robi najlepiej, co potrafi, no nie? Więc w tym sensie. E, Buddha mówi. Kolejna cuda, że ten, kto jest w jedności z matką i ojcem, ten jest w jedności z Brahmą. Co to znaczy? Czyli można powiedzieć, że ten, kto jest jakby pojednany z ojcami, ten jest pojednany z najwyższym Bogiem. To są słowa Buddy. I dlaczego tak jest? Tutaj musimy znowu spojrzeć głębiej na tą perspektywę spraw. Ponieważ tak naprawdę, co, co jest głównym kryterium karmy, to są właśnie to, gdzie się rodzimy. Prawda? Jakby, a co jest najbardziej odbiciem naszej karmy, co może być? No to są nasi rodzice. Czyli to, jaki mamy rodziców, jest odbiciem naszej karmy. Po prostu. To, co go doświadczamy, zarówno tych dobrych, jak i złych stron, bo każdy człowiek ma dobre i złe strony, nawet jak czasami myślimy, że ma tylko dobre, to z reguły ma też złe, a jak myślimy, że ma tylko złe, to ma też dobre. Więc jakby prawda jest taka, że w całym tym oceanie samsary rodzisz się dokładnie w tym miejscu, którego będzie najbardziej jakby odzwierciedleniem twojej karmy. Więc jeżeli spojrzysz na głębszą perspektywę spraw, to to, że masz daną rodzinę i w danym miejscu w danym czasie, w danej sferze egzystencji, w danym momencie na ziemi się narodzisz, jest po prostu odbiciem Twojej karmy. Jeżeli do kogokolwiek możemy mieć pretensje, to do siebie. <laughs> Ponieważ to my zgotowaliśmy tą karmę sobie w poprzednich życiach z perspektywy buddyzmu, więc dlatego. Wszystko, co przychodzi od naszych rodziców, zarówno dobre jak i złe, jest owocem naszej karmy. I w tym sensie, dlaczego kto jest jednym z rodzicami, jest jednym z brachmu, czyli z najwyższym Bogiem wewnątrz Samsary? Dlatego, ponieważ kto pojedna się ze swoimi rodzicami, ten pojednał się ze swoją karmą. Czyli ten przerobił swoją karmę. Im masz trudniejszych rodziców, tym masz trudniejszą karmę. Bo to jest odbicie tak naprawdę ciebie z poprzednich wcieleń. Więc. A, ja, a jaka jest esencja w ogóle przelewania karmy? To już mówiłem na tym, jak rozpuszczać karmę. To jest, przestań robić to, co było złe i będziesz doświadczać owoców w tym życiu. Prawda? Czyli na przykład, jesteś w rodzinie, gdzie na przykład, nie wiem, załóżmy, jest dużo agresji słownej. Załóżmy. I przez to dziecko też z reguły to przejmuje że też staje się agresywne słownie, a nawet jeżeli nie, bo przyjmuje strategię będę tylko taki, żeby nie być jak moi rodzice, to mimo, że nie robi tej agresji słownej do innych, to na przykład kieruje agresję do siebie albo wychodzi to w inny sposób. Zawsze jest jakieś przekierowanie tego, albo bezpośrednio powtarzanie tego samego schematu, albo niby zmienienie, że nie jestem taki, ale to wychodzi w innej sytuacji. I potem załóżmy, co się dzieje. Załóżmy, ktoś jest dojrzałym człowiekiem, praktykuje, chodzi na terapię, nie wiem, stosuje różne metody uzdrawiania i dochodzi do momentu, że przestaje to robić. Czyli jakby wygasił ten potencjał tej agresji, że jest już czysty, jest współczujący, jest dobry i tak dalej. Co się wtedy dzieje? Budna mówił, przychodzą owoce dalej z przeszłości i na przykład w kontakcie z rodzicem nadal jest ta agresja. I co wtedy możesz zrobić? Jeżeli wtedy nie oddajesz tą agresją, tylko jesteś dobry i jakby kochający pomimo to, to z czasem oni przestaną tacy być. Oczywiście to może być bardzo trudne, ale pomyśl sobie, ile razy w poprzednim życiu na przykład zrobiłeś złych rzeczy. To i tak jest nic. Buddha mówił, że te owoce karmy są bardzo złagodzone, jeżeli jesteśmy dobrzy. I wtedy właśnie, jeżeli będziecie, załóżmy, przerobicie to i załóżmy po latach, to jest bardzo trudne. Ja wiem, to jest bardzo trudne ale dlatego ten jest w Wiedni z brachmu. <laughs> ale kto to robi? To właśnie dla mnie takie doświadczenie, że jakby zauważenie tej zmiany jakby w mojej rodzinie, która zaszła poprzez moją praktykę też i też różne inne rzeczy, ale naprawdę taka konsekwentna szczodrość i niekrzywdzenie, nieważne co jest na zewnątrz i zauważenie tej zmiany i to naprawdę, że ci ludzie stają się szczęśliwsi, to po prostu dawno się tak nie popłakałem ze wzruszenia, że po prostu. I właśnie to jest ta, to, co Buda powiedział jednej z Brahmów, że po prostu czujesz takie wzruszenie nad dobrocią, że to naprawdę działa. I Azam też to powiedział, że to jest też w ogóle relacja z rodzicami, to jest taka matryca naszego duchowego życia. Że po prostu to jest nasza karma i tam się to przerabia. I, i naprawdę, jak bardzo możecie mieć najgorsze z najgorszych odczucia względem rodziców niektórzy mają, ale jeżeli się to przerobi i się odbuduje tą więź i to poczucie jakby takiego pojednania w miłości poprzez właśnie tą szczerość i niekrzywdzenie, to jest po prostu uczucie takiej po prostu miłości, że tego się nie da nie da się tego opisać. I wtedy jesteś w jedni z brachmą, bo przerobiłeś po prostu swoją karmę, czyli przebaczyłeś sobie z przeszłości tak naprawdę, bo oni są odbiciem tego i przebaczając sobie z przeszłością, nie robiąc już teraz, oczyściłeś się, czyli jesteś odkupiony właśnie, że nawet chrześcijaństwie jest dokładnie to samo, że jest. Grzesznik musi po prostu repent, czyli odpocząć skruchę, potem jakby zadośćuczynienie i wtedy jest jakby pojednanie z Bogiem, prawda? To jest Buddha powiedział, jeżeli właśnie masz skruchę, bo rozumiesz, że to jest Twoja karma, przerobisz to, to jest co? Pojednanie z Brahmą, czyli w zasadzie to samo. I to jest właśnie ta droga serca. I ja właśnie tutaj, Tani Saro miał taki artykuł, że tylko w naprawdę w ekstremalnych, ekstremalnych przypadkach po prostu to jest niemożliwe. Czasami mamy tak trudną sytuację, że jedyne co może zrobić, to odpuścić. Czasami tak jest. Ale nieraz się spotkałem z sytuacją, że komuś się właśnie wydawał, że jego przypadek był ekstremalny, a do tego pojednania mogło dojść. I wtedy. No to jest jednak zupełnie inne życie. Wyobraźcie sobie dwa życiorysy. Jeden, w którym macie to takie zrezygnowanie, że moja sytuacja jest beznadziejna i po prostu odpuszczam tych ludzi, bo nie da się tego naprawić. A druga, w której udało ci się to przerobić i żyjesz ze świadomością, że pomogłeś jakby swoim rodzicom. No i to jest zwycięstwo, że tak powiem, niesamowite. I to właśnie tak naprawdę jest taka próba charakteru i też właśnie możliwość właśnie odpuszczenia sobie samemu z przeszłości, przerobienia tej karmy i tak dalej. I wtedy tak naprawdę jak to przerobisz i też różne inne relacje najważniejsze w życiu i masz tą harmonię odbudujesz to z czasem i potem siadasz do medytacji no to, to masz no piti sukha po prostu rozkosz i błogość bo jesteś pojednany w sercu a jeżeli nie masz tego pojednania w sercu to zawsze będzie ci coś gryzło i tak dalej Dlatego ja uważam że większość drogi buddyjskiej to jest właśnie ta droga serca i dlatego wspieranie matki i ojca to największe błogosławieństwo Dlatego Ajahn Brahmali mówił, żeby nigdy nie tracić okazji, kiedy możemy zrobić coś dobrego i zwłaszcza względem naszych rodziców. Są jeszcze inne sutty, które o tym mówią. Kolejne dwie to jest taka, że, znaczy w sumie jedna, że jest pięć najgorszych uczynków, jakie można popełnić w życiu. I każdy, kto popełni ten uczynek, idzie do najniższego piekła gwarantowania. Pierwsze to jest zranić Buddę, zabić Arahanta, Zabić matkę, zabić ojca i spodawać schizmę w sądze. czyli dokonać rozłamu jakby w zakonie buddyjskim. To jest z takich pięć czynów Anantarika Kamma, która zawsze prowadzi najniższego piekła według Buddy. I zauważcie, że zabicie Arahanta, zabicie matki, zabicie ojca. A jest też inna sutta, która mówi, jakie są zasługi dawania. I tam jest, że jeżeli daje zwierzęciu, to tam wróci po tysiąckroć, czy tam po stokroć, jak złemu człowiekowi to tysiąckroć, jak Dobremu człowiekowi to 100 tysięcy kroć, jak człowiekowi, który nie ma pragnień zmysłowych, to milion kroć, a jak oświeconemu to już nie ma po prostu, nie da, nie da się nawet takiej liczby wypowiedzieć, i aż do Arahanta. Więc jeżeli dawanie Arahantowi jest najwyższą karmą, a w drugiej sukcie Buda mówił, że zabicie Arahanta jest na równi z zabiciem ojca i matki, no to można wyciągnąć wniosek, że dawanie rodzicom jest na poziomie dawania Arahantowi. Także warto też mieć to na uwadze, że nie by tracić okazji, kiedy możemy pomóc naszym rodzicom. Że po prostu to jest nauka Buddy. <laughs> ja, nie mówię, to ja po prostu cytuję i wyciągam wnioski, także sami będziecie zauważać zmiany. I oczywiście. Tutaj chcę to uzupełnić, bo to nie jest łatwe. Czasami są sytuacje trudne. Oczywiście, jeżeli ktoś ma łatwo, to nawet nie ma co tutaj omawiać, bo jeżeli ktoś ma po prostu kochających rodziców, jest super, no to to jest pikuś wtedy. Po prostu daje jesteś dla nich dobry i tak dalej. Ja tylko po to mówię o tych trudnych sytuacjach, bo wiem, że ci ludzie, co tak mają, najbardziej tego potrzebują, żeby im to wyjaśnić, prawda? Ale no właśnie, w jaki sposób podejść do tego, jak jest trudno? I tutaj musimy wrócić do tego pierwszego wersu: nie brata nie się z głupcami. Co już omawiałem, że jeżeli nasz rodzic jest głupcem, a może tak być, czy jest osobą krzywdzącą, wtedy mówiłem tą metaforę drzewka, że jak jesteś małym drzewkiem, to cię złamie po prostu. Jak się przewróci na ciebie pijak, <grybujesz> po prostu z flachą w ręce i złamie drzewko, no to będziesz złamany. Ale jak już jesteś dużym dębem, to może się o ciebie oprzeć, nic ci się nie stanie. Więc właśnie taka, powiedzmy, lifehack jest taki, że. Jeżeli macie taką trudną sytuację, to nie, to, że Buddha powiedział, że kto jest w jedni z rodzicami, jest w jednym z brachmu, nie powiedział, że masz to ogarnąć już teraz. Jeżeli teraz jesteś małym drzewkiem, możesz sobie dać nawet, nie wiem, 5-10 lat na wzmocnienie, na praktykę damy, na terapię, na ogarnięcie swojego życia i po prostu nawet po 5-10, po 15 latach, jak czujesz, że jesteś silny, możesz do tego wrócić i wtedy możesz to ogarnąć. To nie jest, że musisz to ogarnąć już teraz. Ogarniasz to wtedy, kiedy jesteś na to gotowy, bo jeżeli nie jesteś gotowy, to tylko zaszkodzisz. A jak tą gotowość możemy uzyskać? No właśnie w ten sposób, że po prostu musicie być, musicie mieć te bardzo potężne wichary, albo miłującą dobroć, albo współczucie, albo zrównoważenie, że kiedy dzieje się coś trudnego, to nie tracicie właśnie tej równowagi, potraficie zrozumieć, nie brać tego do siebie. Tylko działać z serca cały czas, albo mieć takie współczucie, że nawet jak są jakieś trudne sytuacje, to potraficie przejść, przebaczyć, że potraficie z jednej strony stawiać granice, a z drugiej strony być bezinteresowni, prawda? I właśnie co jest według mnie najbardziej działa, to jest to, że jak na przykład jest jakaś krzywda z tamtej strony, to nie jakby zamiatać to pod dywan. Powiedzieć, że to jest niewłaściwe, jakby być może dać szansę na przeprosiny, jak ich nie ma to odpuścić. Ale nawet jeżeli jest ta krzywda, nawet jak nie ma tych przeprosin, to i tak robić dobro. I tak na przykład, nie wiem, kupić coś, pomóc w czymś. Właśnie to jest ta, ta trudna ścieżka, że robisz dobro, nawet jak tam tego nie ma na początku. Ale Ajam Bram o tym mówił w tej historii o tym więźniu i strażniku więziennym. Że tam ten strażnik więzienny tak pogardzał tymi więźniami, i tak dalej, ale mówił, jak mu robisz herbatę i dajesz ciasteczko, to zrób najlepszą i podaj mu to najmilej jak tylko może. I po kilku tygodniach. Mimo, że nigdy nic tam nie mówił, czy tylko ich obrażał nawet przy tym, jak dawali mu tą herbatkę, to kiedyś coś tam zamruknął, aż w końcu po kilku miesiącach powiedział, dziękuję, prawda? I potem w końcu zaczął ich lubić, prawda? I tak samo czasami jest w tych trudnych sytuacjach, że musimy niestety troszeczkę pocierpieć, ale zapewniam, że znacznie lepiej jest pocierpieć i zbudować, jakby przywrócić tą miłość, niż całe życie iść na noże po prostu. Bo wtedy tylko będzie się pogłębiać ten problem. No i to bywa trudne, ale da się to ogarnąć. Widziałem to wielokrotnie w różnych sytuacjach i właśnie tym, którym udało się to ogarnąć, no ulga jest niesamowita. Prawda? Bo gniew jest taki, że jak jesteśmy gniewni, to jeszcze nie widzimy, że to jest takie nieprzyjemne, bo jest taki haj gniew, o, ale oni są, ale im tego. Ale jak przemija gniew, to zawsze jesteśmy szczęśliwi, że przeminą. I dokładnie tak samo jest z tym poczuciem krzywdy, które gdzieś tam nosimy w sercu. Że czasami możemy sobie jak takiego bożka postawić tą krzywdę nawet na ołtarzyku, że ja jestem taki skrzywdzony, ja mam teraz wymówkę, żeby nienawidzić całego świata, ja im nigdy nie wybaczę, bo oni są tacy źli i tak dalej. I możemy się w pewnym sensie sobie jakoś sobie tak to obrobić, że jest całkiem fajnie nam z tym. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mamy te momenty przebaczenia i odpuszczenia, to się bardzo cieszymy, że ten posążek gniewu został, że tak powiem. Strącony z i pojawiło się tam posążek przebaczenia i pojednania. Więc w tym sensie warto iść w tą stronę, i Buddha mówił, że dlatego, według mnie, wspieranie matki i ojca to jedno z największych błogosławieństw. Oczywiście każdy musi już z własną inteligencją i wrażliwością zrozumieć, na ile można podejść. Tutaj bardzo przydatne są też tak zwane języki miłości. Też nagra może być bardzo pomocny, jak na przykład zrozumiecie, jaki typ ma wasz rodzic, możecie wtedy przemówić do niego jego językiem. No nie jak na przykład ktoś jest szóstką, no to trzeba pomagać w praktycznych rzeczach i wtedy was zacznie <laughs> lubić. Jak jest czwórką, to trzeba z nim wejść w emocje albo dwójką. Jak jest jedynką, to trzeba się nie spóźniać, być pomocnym, ogarniętym. Więc zawsze możecie jakoś tam dostosować się do tej osoby i wtedy, jak będziecie przemawiać tym jej językiem miłości, to zaczniecie łamać ten lud po prostu. A jeżeli on zostanie przełamany, roztopiony, no to, to serce gdzieś tam jest. A w każdym z nas w głębi w sercu jest ta gdzieś tam miłość. Nawet do bardzo trudnych relacji rodzinnych, ponieważ no, one jednak nas ukształtowały, i to jest więź na poziomie takim wręcz, nie wiem, jak to powiedzieć, podświadomym, jakimś takim, no niemożliwym do przekroczenia tak naprawdę w tym życiu. Dobra, kolejne. Miłość do partnera i dzieci, czy troska o partnera i dzieci? No tutaj według mnie takie no, główne tłumaczenie jest troska, czyli że właśnie tutaj Budda rozpoznaje właśnie nie tylko to, że jest matka i ojciec, ale że jeżeli ktoś nie jest mnichem i ascetą, no to prawda jest taka, że nasz partner, partnerka i nasze dzieci są bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas, prawda? W zasadzie naprawdę jest taka, że po świętym życiu, o którym jest później w tej sukcie, no to jeżeli ktoś nie żyje świętego życia, czyli nie jest mnichem w celibacie i tak dalej, nie zakłada rodziny, no to dla większości ludzi rodzina jest najbliższą rzeczą. Dlaczego tak jest? No dlatego, że po pierwsze dotyczy to właśnie miłości samej w sobie. Tego, że są to nasze dzieci. Ja akurat nie mam dzieci, więc nie mogę się tak wczuć, ale mogę się domyślać. Eee, natomiast no nie da się ukryć, że nawet Buddha powiedział, że nie ma dla mężczyzny bardziej jakby pociągającej rzeczy niż kobieta, i nie ma dla kobiety bardziej pociągającej rzeczy niż mężczyzna. Eee, oczywiście tam możemy tutaj wejść te klimaty LGBTQIA, nie ma to znaczenia. Partner to partner, ale chodzi o to, że. Prawda jest taka, że nawet jak ktoś jest, ma jakieś inne pasje w życiu i tak dalej, to zawsze jest bardzo ważna sfera w naszym życiu. Nawet jak ktoś jest samotny, to jakoś to przeżywa i tak dalej. Jak dochodzą dzieci zapewne, to to się jeszcze pogłębia o ten kontekst całej rodziny i tak dalej. No i oczywiście, czy to jest troska, czy miłość, no to jest to wielkie błogosławieństwo, jeżeli w tej rodzinie to jest. Bo jeżeli właśnie czy to partnerstwo, czy rodzina nie bazuje na miłości, no to jest to wielkie cierpienie. Można powiedzieć, że. Jedno z największych cierpień. No jakie są największe cierpienia, jakie mamy, są możliwe w życiu? No to właśnie jednej to jest cierpienie w relacjach z rodzicami, drugie to jest cierpienie właśnie w partnerskich, może cierpienie, jakieś choroby fizyczne, choroby psychiczne i w zasadzie jakieś wypadki traumatyczne i tak dalej. To są takie najgorsze rzeczy, jakie mogą nas spotkać w życiu. I właśnie toksyczna relacja partnerska jest jedną z najbardziej bolesnych rzeczy, jakie mogą nas spotkać w życiu. Prawda? No bo jeżeli nie ma prawdziwej miłości w relacji, no to jest po prostu straszne. No to wtedy wszystko jest fałszywe. Tak naprawdę, no często jest tak, że paradoksalnie, chyba słowa nienawidzę się najczęściej padają albo do rodziców, albo, albo do partnerów, prawda? Taka jest prawda w życiu. Bo po prostu mamy to oczekiwanie, że ktoś ma być dla nas tym najbliższym, a w zasadzie staje się największym wrogiem w naszym życiu. I dlaczego, dlaczego tak jest? Powodów jest wiele. Po pierwsze, na przykład, przerabianie, powtarzanie schematu właśnie z domu, po drugie, błędne dobieranie partnera, po trzecie, all good greed, hatred and delusion. <ścoughs> Czyli chciwość nienawiść i jego to jest po prostu zawsze, że tak powiem. Więc w jaki sposób możemy uniknąć tego? W jaki sposób możemy sprawić, żeby na, nasza relacja z partnerem była właśnie tą taką relacją troski i miłości? Więc no po kolei, pierwsza rzecz, mówiłem pro, programy, które powtarzamy. Więc po pierwsze, warto sobie uświadamiać te programy. Więc warto, każdy człowiek uważam, powinien się rozwijać psychologicznie, powinien praktykować damę i ogólnie rozumieć i pewne rzeczy, i pracować z serduszkiem. I e, na przykład, jeżeli widzimy, że mamy na przykład schemat, że załóżmy. To jest w ogóle w psychologii nazywa się koluzja, czyli że takie podświadome przyciąganie się osób, które będą tworzyć toksyczny związek. To jest po prostu mechanizm podświadomy, że na przykład ktoś na przykład ma wielkie problemy z byciem odrzuconym, to specjalnie sobie szuka partnera, który będzie go odrzucał. I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo silne w nas. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy i nie przerobimy, to to się będzie powtarzać. Na przykład, bo nam się wydaje, że się zakochaliśmy w kimś, bo na przykład też, nie wiem, ma ładną buzię, i tak dalej, a tak naprawdę to jest ta koluzja, że po prostu podświadomie czujemy, że będzieś realizował ten schemat. I obserwujcie i będziecie widzieć. I teraz tak. Więc pierwsze trzeba sobie to uświadomić i z tego wychodzić. Czyli zamiast wychodzić z takiego reagowania na swoje schematy, na świadomą decyzję. I to się przechodzi bardzo do drugiego punktu, czyli przede wszystkim. Dobieranie jakby partnera pod kątem prawdziwego dopasowania a nie jakichś takich durnych fantazji, że tak powiem czyli na przykład tak naprawdę nie jest takie istotne, czy wam się podoba podobna muzyka, czy ktoś ci się podoba, bo ma ładne włosy albo, albo czy coś tam coś tam tylko ważne jest to przede wszystkim czy macie jakby zgrane charaktery, czy macie wspólne wartości i w nawet jeżeli na przykład ktoś chce mieć partnera z osmy, który mu się podoba, też fizycznie, w jakimś tam względzie, to zawęż pulę najpierw ten charakter i wartości i wśród nich szukaj osób, które ci się podobają, a nie, że ci się podoba, mimo że masz nie niezgadny charakter i niezgadne wartości, bo jeżeli nie będzie tego, to po prostu im będzie pożądanie, tym większe będzie cierpienie. Bo tym bardziej będziesz pragnąć tej osoby, a tym bardziej będziecie krzywdzić ta niedopasowanie i ta... Właśnie yy, po prostu brak wspólnych wartości. I tutaj można by gadać długo i to będzie już ostatnie na dzisiaj, ale. Więc może rozwinę trochę ten temat. Więc po pierwsze, dlaczego wspólne wartości są najważniejsze? Bo nawet jak macie zgrane charaktery, a nie macie wspólnych wartości, to i tak będzie cierpienie. Dlaczego? Dlatego, żeby. Wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład ktoś ma wartości damiczne, a ktoś ma wartości światowe. Czyli załóżmy, czyimś celem jest dążenie do wygaszenia, a czymś celem jest dążenie do na przykład do eksploracji świata, do doświadczania o zmysłowości i tak dalej. To nawet jeżeli jesteście zgrani charakterem i w ogóle wszystko fajnie, to po prostu to będzie taki rozjazd w głębi, że po prostu będziecie się mega sfrustrowani na siebie, że nie idziecie w tą samą stronę. Więc moim zdaniem, jeżeli miłość ma mieć sens, to zawsze musi iść droga w tym samym kierunku. Tylko wtedy to ma sens, bo tylko wtedy, oczywiście, to nie znaczy, że relacja nie może być na chwilę. Jeżeli z góry się zakładacie, że to się rozejdzie, to fajnie. Tylko, że często się tak nie zakłada, tylko zwłaszcza jak już hormony zaczynają pracować, bliskość i tak dalej, to się jednak ma nadzieję, że będzie. Natomiast jeżeli nie ma tych wspólnych wartości, no to te drogi z góry się rozjeżdżają. I tylko ta iluzja zakochania sprawia, że idziecie w jedną stronę przez jakiś czas, bo dostosowujecie się przez zakochanie, ale jak to zakochanie mija, wartości zawsze trwają dłużej i po prostu będzie rozjazd, więc dlatego moim zdaniem, jak ktoś szuka partnera, najważniejsze jest przede wszystkim w momencie poznawania... Z powiedzenie sobie o tym, jakie mamy wartości w życiu. Bo jeżeli na przykład obydwoje macie wartości damy, super, będziecie razem szli drogą Drammy. Jeżeli obydwoje macie wartość, że na przykład chcecie doświadczać świata, to będziecie razem doświadczać świata. Jak macie obydwoje wartość, że chcecie na przykład, nie wiem, leczyć ludzi, to będziecie razem leczyć ludzi. I wtedy będziecie się kochać za to, że wspieracie się w swoich wartościach. To jest tak naprawdę najważniejsze. Ale wartości to nie wszystko. Druga najważniejsza rzecz to zgranie charakterów. Bo nawet jeżeli będziecie mieć wspólne wartości, ale będziecie mieć niezgodne charaktery, to i tak się będziecie żreć o charaktery. Bo na przykład ktoś ma... Co z tego, że macie wspólne wartości, jeżeli ktoś na przykład jest strasznie wrażliwy, a ktoś jest po prostu bland, no po prostu bardzo niewrażliwy. Albo ktoś jest mega entuzjastą, a drugi jest totalnym melancholikiem. To po prostu... Muszą być, i to nie znaczy, że zgrane charaktery to są te same. Wręcz uważam, że raczej nie. Ja raczej jestem za tym, że charaktery mogą być zgrane, jeżeli właśnie się różnią. I wtedy w pewnym sensie coś Was łączy, ale coś Was różni, i te różnice mogą wzbogacać. Te różnice mogą właśnie sprawiać, że się uczycie od siebie nawzajem. Więc jakby te charaktery, moim zdaniem, najlepiej jak się trochę różnią, ale coś musi je łączyć. I wtedy, jak macie te rzeczy, to dopiero później, czy mi się podoba czy ma fajnej muzyki, słuchaj, i tak dalej, to są trzeciorzędne sprawy. I jeżeli macie te trzy, że tak powiem, w takiej kolejności, najpierw wspólne wartości, potem zgranie charakterów, a później takie rzeczy, które wam się podobają, no to wtedy ta relacja może być relacją, która ma sens na dłużej. I wtedy, dlaczego to jest ważne? Bo właśnie Adżan kondannie powiedział, na przykład w kontekście też w ogóle całej samsary, dlaczego jest cierpicie w tym życiu? To dlatego, że nie zrobiliście damy w poprzednim życiu. I dlaczego na przykład jest ból rozstania? Bo był związek, który był nie opierał się na tych trzech rzeczach. I, dlaczego, i, I tak można bardzo wiele rzeczy. Dlaczego na przykład, nie wiem, musisz spłacać kredyt, bo go wziąłeś. Czyli bardzo często cierpienie, tak naprawdę, które doświadczamy później, ono się zaczęło, jego iskra była dużo wcześniej. I właśnie na tym polega mądrość. Że potrafisz tą iskrę wychwycić na samym początku, że nie odpalasz pożaru, który wiesz, że kiedyś skończy się cierpieniem. I właśnie dlatego to wymaga czego? mądrości, cierpliwości. Nie możesz brać pierwszego lepszego, tylko musisz, jeżeli zapalać się czerwona lampka, oho, że tutaj jednak jest taki rozjazd, że to nie jest dobry pomysł, to musisz to odpuścić albo z góry sobie powiedzieć przynajmniej szczerze, że to jest tylko na chwilę, a nie, że tam wiecie. Wielka miłość na całe życie, a potem rozczarowanie i ocean łez, prawda. Więc w tym sensie, jeżeli właśnie ktoś jest mądry i taki zapobiegawczy, to jeżeli te iskry gasisz na samym początku, to nie dochodzi do pożaru. Da? I właśnie chodzi o to, że kolejną rzeczą, którą uważam w tym temacie, to jest właśnie ta troska. że Tak jak mówiłem, że musi iść relacja w jedną stronę, a na czym polega iść się w jedną stronę? Na tym, że sobie pomagamy, czyli właśnie jest ta troska. Bo prawda jest taka, że zakochanie zawsze kiedyś przeminie. Nie wiem, czy po dwóch miesiącach, czy po dwóch latach, czy po czterech latach, kiedyś ten okres zakochania minie. I co wtedy zostanie? No albo pustka, albo prawdziwa miłość. Zależy, czy ona tam jest, czy nie. A czym jest prawdziwa miłość? To jest właśnie to, że chcesz jakby budować coś z tą osobą, pomimo, że już nie ma tego zauroczenia. Że ty i tak się troszczysz o tą osobę, i tak czysz dla niej dobrze, i tak wiesz, że się w jedną stronę, że to ma wartość i tak dalej. Jeżeli to jest no to wtedy, nawet jak minie ten okres taki pierwszy, który zawsze kiedyś tam mija, no może czasami nie mija, są niby dowody naukowe, że tam niektórzy mają to przez całe życie, ale to jest jeden na milion. <laughs> no to wtedy ta prawdziwa miłość, ona zostaje. I to jest właśnie ta troska, że to was też widać u starszych par, prawda, jak już ludzie tam, nie wiem... Nie wiem, na przykład mają po 60 lat, a są ze sobą 20 lat i tak dalej, czy tam 30. To już nie ma tam tego takiego ognia pasji, jak była za młodu, ale jest ta prawdziwa miłość, że się troszczą o siebie i tak dalej. I to jest właśnie ta troska o partnera i dzieci. No i właśnie troska o dzieci. I ja tutaj też przetłumaczyłem miłość, dlatego, bo wydaje mi się, że ta miłość może jednak istnieć, że ta troska może być połączona z miłością. Jednak posiadanie miłości, nawet jako takiego uczucia. W pewnym sensie sam starycznego jest ok, no bo jeżeli ktoś nie ma świętego życia, to niech ma chociaż tą miłość, no nie. No, no albo to, albo to, bo bez tego ani tego to to życie takie smutne trochę jest, no nie? Więc, więc w tym sensie Buddha nigdy nie mówił, że każdy ma dążyć do nibany, no nie? Więc, jest, więc to nie ma nic złego. Ktoś może być buddystą i normalnie chcieć miłości. Tu nawet chcę rozwinąć ten temat, że nawet jest sutta że Buddha powiedział, że można się odrodzić w niebie ze swoim partnerem. Jest to możliwe i co trzeba zrobić, żeby to się stało? <grywia> Buddha powiedział, że trzeba robić dobrą karmę i podobną karmę. Czyli żeby robić razem dobre uczynki. Czyli na przykład, nie wiem, razem dawać jałmużnym nichom, razem wspierać jakichś ludzi, razem jakby robić te same dobre inicjatywy, wtedy wasza karma jest podobna. I jeżeli w ogóle upodabniacie się do siebie i robicie dobrą karmę, to jeżeli i macie naprawdę dobrą karmę, czyli jesteście bardzo dobrymi ludźmi, którzy nie krzywdzą i którzy są bardzo szczodrzy, zarówno w damie, jak i materialnie i w momencie umierania sobie zażyczycie, że chce się odrodzić w niebie z tą osobą, to to się stanie. Także jest cud ta, która to potwierdza. Tylko jeżeli ktoś myśli, że to zależy od poziomu zakochania, a nie od poziomu dobroci, no to... Możecie się kochać bardzo, ale jeżeli nie macie tej dobrej karmy, to się to nie stanie. To się dzieje na zasadzie właśnie służby życiu, służby damie, pomocności, niekrzywdzeniu. Bo właśnie jest takie prawo w że kto ma im lepszą karmę, to tym wyższe światy może sobie wybrać. A jeżeli nie masz tej karmy, to po prostu cię prowadzi automatycznie gdzieś tam. E, oczywiście nie musisz też wybierać taka dygresja, że nawet. E, po prostu, jak nie wybierzesz, to cię pewnie poniesie najwyżej, jak się da, ale jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś na przykład mógłby się odrodzić jako Brahma, ale chce się odrodzić jako Dewa gdzieś tam z kimś innym, no to może jakby sobie zaniżyć, ale wtedy to się stanie. Okej. Okay. W każdym razie, no, miłość do partnera i dzieci jest wielkim błogosławieństwem, ponieważ posiadanie harmonii i takiego dobrego uczucia prawdziwej miłości w relacji w rodzinie, no jest czymś niesamowicie pięknym. A jak wiemy, posiadanie dysharmonii, toksyczności w tych najbliższych relacjach jest wielkim cierpieniem. No bo zawsze wracamy do tego domu, więc jeżeli tam jest źle, no to nie jest dobrze, prawda? A jeżeli tam jest dobrze, to jest pięknie. Tylko oczywiście wielu z nas może sobie myśleć, a to takie gadanie, że gdzie tak naprawdę jest dobrze? <laughs> Ale właśnie sęk w tym, że tutaj jesteśmy w grupie buddyjskiej, a Buddha mówił o... E, Takim nadludzkim wysiłku w rozwoju duchowym. Prawda, że Buddha mówił, to nie jest, buddyzm nie polega na tym, że pójdziesz na terapię raz na tydzień, przez godzinę, tylko że pracujesz nad sobą 24 na 7. Więc jeżeli każdy praktykuje 24 na 7, ten właściwy wysiłek, czyli rozpuszcza złe stany i kultywuje dobre, to wtedy obydwie te możliwości, zarówno święte życie, jak i prawdziwa miłość są możliwe. Czyli czy ktoś idzie świętym życiem, czy chce mieć prawdziwie. Miłość w rodzinie, właśnie miłość do partnera i dzieci to jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ obydwie osoby praktykują damę i pracują nad sobą 24 na 7, właściwy wysiłek, rozpuszczanie negatywnych, kultywowanie pozytywnych. Więc to i to jest możliwe. A jeżeli ktoś nie ma takiego szczęścia, że tego nie doświadcza, to i tak może sobie ułożyć życie w inny sposób szczęśliwy. Ponieważ Dama ma tyle możliwości, jakby tak długo jak praktykujemy właściwy wysiłek. Po prostu rozpuszczamy te negatywne, pozytywne. To nawet jak nie jesteś Michałem Niszką, możesz w takiej samotności po prostu być szczęśliwym, bo zawsze masz ten oddech, zawsze masz to odpuszczenie, zawsze masz te niebieskie uczucia. Więc nieważne, tak naprawdę, którędy cię to życie prowadzi, zawsze może być dobrze. A jak Buddha powiedział, to nie jest droga przez cierpienie do szczęścia, tylko przez szczęście do szczęścia. Także. E, wydaje mi się, że na tym e, zakończę dzisiaj. Także to jest tak, że ha, wiedziałem, że jak będzie to wspieranie matki i ojca, to półmowy na to zajdzie. W ogóle piękna mowa to też jest bardzo długi temat, więc to nie znaczy, że dzisiaj omówiliśmy tak mało, że jak na kolejnych będzie to tak wolno szło. Ale po prostu będzie szło jak szło i będziemy szli do samego końca. Ale to akurat dzisiaj zahaczyliśmy o takie tematy, które wymagały bardzo głębokiego omówienia. A jak już mówiłem, właśnie chcę to zrobić dłużej, a głębiej. Także dzięki za uwagę. I teraz, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zapraszam. Proszę, to za chwilę, proszę, proszę. Tak. To jest bardzo dobre pytanie, i też dobrze, że o to, to zapytałeś, bo powinienem to powiedzieć podczas mowy. Bo w zasadzie można na dwa sposoby ustanawiać w damie. No, jeden jest taki, jak na przykład teraz ja to robię, czyli mam pewną rolę, więc to jest łatwiejsze i to jest na miejscu i tak dalej. Ale możemy też ustanawiać w damie poprzez inspiracje ludzi, którzy nawet nie mówimy im o damie. I właśnie z reguły w taki sposób to działa względem rodziny, że no nie wiem, na przykład. Yy, w mojej rodzinie jest tak, że jakbym komuś zaczął mówić, no zależy komu, ale pewnym osobom o damie, to po prostu. Ak z tą religią, co ty. <grybujesz> tutaj jakieś farmazony pleciesz i tak dalej. Ale jak już po prostu pomożesz komuś, zrobisz dla niego to, co on naprawdę chce, nie krzywdzisz tej osoby, to działa. I właśnie Adam Bramali też tak mówi, że poprzez inspirację. Czyli jakby nie mówisz o damie, tylko pokazujesz damę jako po prostu, po prostu działanie. Po prostu jako dobroć, niekrzywdzenie, szczodrość. Pokazujesz ją po prostu swoją postawą. Właśnie niekoniecznie, bo sam fakt nawet, nawet jeżeli ktoś kompletnie nie rozumie, że to jest dama, to i tak na poziomie takim podświadomym działa ta dobrość na niego. A potem jak już dojdzie do tego etapu, że ktoś na przykład, jeżeli oczywiście musisz się najpierw sam ustanowić, ale jak już to zrobisz i naprawdę Daleko w tym zajdziesz, to wtedy może dojść takiego momentu, że ktoś pomyśli, kurde, jak on to robi, że jak on, się, jak on się tak zmienił? Kiedyś był taki gagatek, a teraz jest taki dobry. I się zaczną zapytać, co robisz, że tak się stało, i wtedy możesz powiedzieć, jakby już tak bardziej ode mnie, jako wprost. Ale dopóki musisz to wyczuć, więc tutaj bym się odniósł do tych języków miłości, że wyczuwasz, kto czego potrzebuje, i dajesz mu to. I w ten sposób przemawiasz do niego jego językiem miłością i to jest dama, bo dama jest miłością tak naprawdę, więc Dokładnie, dokładnie. I konsekwencja w tej postawie. Więc na początku, jeżeli czujesz, że sam nie jesteś ustanowiony, to możesz być na tym etapie mojego drzewka. Więc najpierw sam się ustanawiasz, aż jesteś dużym drzewem i wtedy poprzez inspirację zaczynasz ustanawiać innych. Spoko. Proszę. Znaczy, właśnie ja nie mam dzieci, więc wiesz, głupio mi się... Wy... W sensie, że można dyskusję zrobić. Znaczy, ja mogę podzielić się kilkoma moimi przemyśleniami takimi, powiedzmy, wiesz, na tyle, na ile mogę się wypowiedzieć jako osoba, która nie ma dzieci, ale no, jako powiedzmy, jak to się mówi, jak ktoś jest filozofem, to może się powiedzieć na każdy temat. Więc moje takie przemyślenia na ten temat są takie, żeby przede wszystkim... Co jest bardzo częstym błędem rodziców, według mnie, to jest to, że nie pozwalają swoim dzieciom na błędy. Że, jakby moim zdaniem, po prostu zrozumieć, że to dziecko ono będzie cierpieć. I że nie możemy uchronić dziecka przed wszystkim. A czasami, właśnie, próbujemy, jakby tak za dziecko, jakby całe życie przejść. I według mnie to jest taki jeden z największych błędów. Że nie możemy pozwolić, jakby temu dziecku przeżyć własne życie i być bardziej takim coachem czy mentorem. A czasami rodzice próbują tak, jakby. Wziąć tak jak lalkę i po prostu zagrać to życie za niego. Tak naprawdę ustawić. A tu chodzi o to, żeby właśnie pozwolić mu być wolną istotą i być tylko takim wspieraczem, któremu pomaga na ścieżce, a niektóre przechodzi tą ścieżkę za niego. I według mnie to jest takie coś, czym ja bym się podzielił. Druga rzecz to jest to, co Viveka mówi, że nigdy nie żałujesz bycia załagodnym że czasami możemy żałować bycia za ostrym, ale nie, ma, nie możesz tak naprawdę w życiu żałować tego, że była za, za, za łagodna. Więc zawsze, jeżeli się wahasz, czy właśnie być za, bardziej ostrym, czy łagodnym, to według mnie zawsze warto wybierać jednak łagodność i akceptację. No i trzecie, to jest takie zrozumienie a właśnie tego, żeby z jednej strony dawać tą totalną akceptację. Nawet jeżeli jest źle, to Adam Bram o tym mówi. Według mnie, według mnie, Adam Bram jest najlepszy, jeśli chodzi o te dzieci, e, żeby po prostu e, zawsze powiedzieć im, że mogą ci powiedzieć całą prawdę i nigdy ich jakby nie karcić, jak robią coś złego, bo jeżeli to zrobisz, to bo zaczną cię okamywać. A jeżeli będą mogły mówić ci jakby nawet o najgorszych rzeczach, ale je akceptujesz wtedy? no to wtedy wydaje mi się, że one nie będą ukrywać i wtedy możesz nadal być tym mentorem, który im pomaga. A jeżeli zaczniesz je za bardzo krytykować, to one się zamkną, zaczną okłamywać i zaczną szukać gdzie, gdzie i stracisz tą więź z nimi. Więc wydaje mi się też, na ile mi podpowiada intuicja, że bardzo ważne akurat w etosie rodzica jest naprawdę taka skrajna akceptacja. Oczywiście mówić też, co jest właściwe, co nie... Starać się, czy czasami można dać jakiś tam, nie wiem, lekki szlamman czy coś, ale ogólnie wydaje mi się, że taka postawa totalnej akceptacji jest naprawdę bardzo ważna. To nie znaczy, że właśnie nie możemy stawiać granic dla ochrony dziecka, żeby nie wchodziło w jakieś nałogi i tak dalej. Ale jednak jak coś się dzieje złego, to zawsze trzeba je ukochać takim, jakim jest. Bo po prostu ono i tak będzie dostawać baty od całego życia. Więc nie chociaż tym rodzicom ma to właśnie. Tą łazę, w której może zawsze przyjść i być zaakceptowany. Bo jeżeli ktoś tego nie ma w rodzicu, no to będzie tego szukał w życiu i może znajdzie kiedyś akurat prawdziwą miłość albo jakiegoś mentora, który mu to da, ale wielu ludzi nigdy tego nie znajdzie. Więc dlatego, no, warto, tak? No i let the children go, czyli po prostu pozwolić im być i przede wszystkim wspierać ich w ich marzeniach. Oczywiście możemy im próbować przekazywać swoje zajawki, ale ostatecznie dać im wolny wybór, żeby robiły to, co one chcą. O ile to nie jest jakoś skrajnie, jakieś złe bardzo czy coś, no to wiesz, po prostu niech sobie robi i idzie przez życie. I wydaje mi się, że co jest bardzo trudne w byciu rodzicem, to to właśnie ta cierpliwość, że trzeba naprawdę bardzo długo czekać, aż to dziecko naprawdę dorośnie. Ale no, jeżeli właśnie nie przyspieszamy tego procesu, tylko pozwalamy mu się uczyć na jego błędach, no to i po prostu jesteśmy takim wspierani, to wtedy wydaje mi się, że to przynosi najlepszy owoc. No, to też jest no tak, taka empatia, nie? No. I też warto pamiętać, że bycie rodzicem jest mega dobrą karmą. To jest po prostu w zasadzie można do nieba za to iść. A jeszcze pytanie, czy powinniśmy, jako naszym obowiązkiem Znaczy, według mnie, jeżeli możesz, to ja bym warto, bym próbował, ale jeżeli ona jest bardzo niezainteresowana, no to nic na siłę, nie?

No tak, no, ale musisz się z tym pogodzić. To jest tak, że... Nie, nie forsować, bo wtedy będzie odwrotny skutek. Bardzo delikatnie, jeżeli jest zainteresowanie to tak, jak nie, to nie i po prostu no, wiesz... Ciężko mi aż tak się wypowiedzieć. No, wiem, że są różne drogi i na przykład są ludzie, co... <laughs> Dziecka byli jakby w duchowości i to jest super, a ja na przykład właśnie jestem totalnie odwrotnością, że ja właśnie od dziecka byłem takim ateistą w zasadzie agnostycznym, takim, że w zasadzie nie da się powiedzieć, ale raczej, że nic nie ma. A patrzcie gdzie skończyłem, więc, <laughs> więc to, że ktoś jest takim ateistą na początku, to nie znaczy, że nie będzie w mnie później. Ale no z drugiej strony są takie osoby, które właśnie od dziecka tam... Czy to w kościele, czy w innych grupach religijnych się, i potem trafiły na budynek, że od dzieciństwa. I to też jest super. Tylko po prostu, no, według mnie, no, właśnie, tą czystą damą zawsze jest ta akceptacja. Ale ja bym próbował za 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 zajawki, zajawki robić, ale nie nachalnie. I wtedy, jak nie będziesz nachalna, to może za jakiś czas wprowadzić znowu z innej strony. Na przykład, jak książka nie przeszła, to na przykład y, dostać mowę damy później. Ale też cierpliwości. Jak teraz nie rezonuje, może jest za wcześnie. Może musi dorosnąć na tyle, żeby zacząć doświadczać cierpienia, na przykład nie pierwszego rozstania, wiesz, jakichś pierwszych problemów, to wtedy właśnie podesłać taką na przykład mowę, która mówi o tym. I w ten sposób tak naprawdę odpowiedni czas będzie. Bo takie dziecko i tak, tak naprawdę nie do końca rozumie, wiesz, tego, co się tam dzieje na początku. No, na... Na bo... Tak. Dokładnie. I jeżeli, zawsze jest też okres buntu dziecka na no rodziców, chyba, ale jeżeli właśnie rodzic wytrwa to i zachowa taką integralność no to na końcu kiedyś nadejdzie ten moment że to dziecko zobaczy że tak naprawdę większość świata jest brudna i pełna zła i tak dalej a ty będziesz tą ostoją dobroci i wtedy ono powróci z tego buntu już świadome no No to jest bardzo to jest w zasadzie wiesz jak z tymi rodzicami tylko w drugą stronę nie tak No tak no No tak tylko, że różnica jest taka, że właśnie jak będziesz taka dobra dla dziecka, to w przyszłym życiu będziesz mieć takich rodziców. A jak będziesz zła dla dziecka, to będziesz mieć takich rodziców, bo to jest zawsze odbicie, wiesz. I też tutaj chcę dodać ogólnie, że pamiętajmy o tym, że my żyjemy w bardzo straumatyzowanym świecie. Że ile w ogóle tych wojen było. I jak w ogóle nasi dziadkowie i pradziadkowie, jak oni mieli ciężko, jakie tam były warunki i że tak naprawdę ci nasi rodzice już trochę z tego wychodzili, a to nasze pokolenie jest jeszcze bardziej i ten łańcuch się powoli przerywa, oczywiście pojawiają się nowe problemy i tak dalej, ale jak ktoś jest tym ogniwem, które w rodzinie jakby przełamuje tą traumę rodową i staje się takim dobrym człowiekiem? to już samo w sobie jest wielką wartością. Już nawet jak nie przerobisz tego z rodzicami, jak sam się wyzwolisz, to już jest wielkie zwycięstwo. A jak potem jeszcze pomożesz rodzicom albo swoim dzieciom dalej, no to już jest podwójne, potrójne. No i potem tym większa chwała w niebie po prostu. Im więcej ktoś jakby to ogarnie, tym większe jakby sfery egzystencji później, prawda? No bo w zasadzie można powiedzieć, że życie rodzinne takie damiczne prowadzi do nieba, no a święte życie takie niższe prowadzi do brachmicznych sfer albo do niebany, prawda? Więc... Spoko. Jakby ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć, zapytać, skomentować, to zapraszam. Jak no, na no, przykład zrobić? Nanomów, no. Nie no dawaj, no? Jakby zrobić relacje z rodzicami, z rodzicem, jeżeli na przykład nie ma się do niego dostępu, bo na przykład nie ma się z nim kontaktu i nie ma możliwości tego kontaktu, nawet nie żyje, albo rodzice nie żyją, bo nie żyją na Aha. Znaczy wtedy no niestety już jest po jak to mówią, ale możesz jakby to przerobić w sercu, bo zależy ile by minęło od śmierci, no jeżeli minęło dłuższy czas, to oni na pewno już są w innym wcieleniu, ale jakby ten obraz tego rodzica zawsze jest w naszych sercach i wtedy możemy po prostu przerobić, przebaczyć. W pewnym sensie jest łatwiej, w pewnym trudniej. Jest łatwiej o tyle, że nie musisz tego tak naprawdę przerabiać w życiu, więc nie będziesz mieć tej orki tego procesu, ale z drugiej strony... I Łatwiej jest o tyle, że wystarczy, że tak naprawdę przebaczysz wszelkie krzywdy i życzysz im szczęścia i jesteś wdzięczny. Nawet jeżeli rodzic żyje, ale na przykład jest tak trudnym człowiekiem, nie ma, go, jakby tak. tak. Tak, znaczy jeżeli je żyje, to ja uważam, że warto próbować ten kontakt nabrać, bo czasami, oczywiście są przypadki ekstremalnie ekstremalne, że naprawdę tak jest, ale często jest tak, że nam się wydaje, że tak jest, bo nigdy nie spróbowaliśmy. Bo mamy projekcję, że jest tak, a jeżeli spróbowaliśmy, a, a, jeżeli spróbowaliśmy, a nie ma. Nie, nie. Jeżeli naprawdę jest tak, że się nie da, to wtedy właśnie można stwierdzić właśnie tak, jak z tym powiedzmy rodzicem, który nie żyje, po prostu przerabiasz to w sercu. I wtedy jest OK. I e, no jeżeli naprawdę nie ma po prostu zero otwartości z drugiej strony, no to nic nie możesz zrobić. Jakby buddyzm ma tą filozofię, że nic na siłę. E, no, w każdym razie jeszcze uzupełnię, że. Um, no a co jest trudniejsze w tym, no, że nie masz tego kontaktu i to przebaczenie jednak zawsze jest tylko takim na poziomie serca. Jeżeli to się zadzieje jakby w rzeczywistości, choć jest to trudniejsze w rzeczywistości niż że tak powiem wyobraźni, ale efekt też jest głębszy. Jeżeli to się zadzieje za życia, jest to faktycznie takie oczyszczenie, pojednanie i to zauważenie tej zmiany, no to jednak to głębiej gdzieś tam gra w naszym sercu. Ale każdy ma swoją drogę, Dam ma właśnie... Każdy ma inną karmę, dama się przejawia różnie u innych osób. Niektórzy mają taką ścieżkę, że będą to przerabiać w rzeczywistości, a inni po prostu w sercu. I nie ma sensu porównywać, że który jest lepsze, gorsze, bo to w ogóle nie chodzi o to, żeby, że jest, po prostu jest, jakie jest. To jest ostateczna prawda, że życie jest, jakie jest. I dama nie polega na próby zmiany życia, tylko na przerobienia nastawienia i zrozumienia pewnej rzeczy, zmiany w sercu. Więc każdy ma inną ścieżkę, bo ma inne uwarunkowania, ale chodzi tylko o to, żeby w ramach naszych indywidualnych uwarunkowań po prostu zrobić to najlepsze, co możemy zrobić. I to jest w ogóle takie jedno zdanie, które jest esencją damy we wszystkich tematach damicznych. To jest to, że nie możemy kontrolować warunków, ale możemy kontrolować to, co wkładamy w każdą chwilę. I tak naprawdę, jeżeli tam się nastąpi ta zmiana. Ta dama i została zrealizowana. ja mogę się podejrzeć w aktualne <grymne> odosadnienie. To było dokładnie takie pytanie i Adrian Jeff odpowiedział, bo o dziewczyna, która rzeczywiście z rodzicami ma do mega trudno i mówi, że już to umęczyło ją to staranie się z tym po prostu już trzeba zrezygnować, ale Adrian Jeff powiedział coś takiego, że wyobraź sobie, że tutaj na tej sali jak będę 20 osób, to byli twoje życie, co twoje dzieci. To rzeczywiście tych związków w ciągu życia i przeszłego mamy dużo. Tak. Taka okazji, trzeba z tym wycząwać kontaktu, że to jest trudne, ale na przykład będzie w potrzebie finansowej można jej pomóc, albo gdzieś tam coś będzie potrzebować, to takie po prostu okazywanie wdzięczności, no na takim poziomie jest możliwe to tak. Zgadzam się. I też jest dodatkowy wymiar, że tak naprawdę jak gdzieś nie możemy przerobić karmy, to możemy ją przerobić indziej. Takie sprawo można powiedzieć z wszechświata że bo nie może karma nie przyjść w jakimś formie więc jeżeli nie przyjdzie w tym to przyjdzie gdzie indziej i wtedy gdzie indziej będzie ta szansa na tą damiczne podejście i możliwości jest niemalże nieskończoność